Eugenia i Kryspin to załoga specjalnej karetki, na którą pieniądze przeznaczyli Marta i Kamil Glik. Kamil Glik pokazał, że ma nie tylko charakter i serce na boisku, ale przede wszystkim w życiu. Reprezentant Polski na portalu społecznościowym napisał, że zainspirowała go żona. Historia jest prosta. Kupiłem karetkę i mam człowieka, który chce nią jeździć. Pierwszy transport się udał. Przetransportowane zostało dziecko na stronę polską. 18-miesięczny chłopiec był pacjentem lwowskiego szpitala. W Chrebennem został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego i trafił do szpitala w Lublinie. Załoga karetki już w drodze powrotnej. Jedziemy teraz do Lwowa na oddział onkologii dziecięcej po następnego pacjenta. Wczoraj dostałam tych telefonów przynajmniej 10. Czy jesteśmy w stanie przewieźć niemowlaka? Doktor Łukasz Grabarczyk, neurochirurg z Olsztyna. Jest pokora. Myślę, że najbardziej bałem się za pierwszym razem. Drugi raz wyrusza z pomocą, która trafi do dwóch szpitali w Dubinie i we Lwowie. W jednym z nich przez kilka dni chce być wolontariuszem. Ja będę pomagał w szpitalu we Lwowie. Właśnie w tym szpitalu, w którym właśnie trafili między innymi ranni z Jaworowa, czy tam trafiają ranni z frontu. No po to, żeby jako lekarz chciałbym się przydać do czegoś. Udało się zorganizować też kilka zestawów do oczyszczania ran, o które poprosili chirurdzy ze Lwowa. Są antybiotyki, są leki przeciwbólowe. Jest też jedzenie dla dzieci do pierwszego roku życia. Samochód wypełniony po brzegi. 23 tysiące strzykawek, 13 tysięcy par rękawiczek. Do tego całe palety jednorazowego sprzętu chirurgicznego. Wszystkie rzeczy opatrunkowe, hamujące krwotoki, usztywniające kończyny, przeciwbólowe. Polska misja medyczna dotarła już z pomocą do 6 szpitali w 5 miastach. W planach jest otwarcie szpitala polowego. Za 2-3 miesiące na Ukrainie nie działałby szpital pod naszym patronatem. Ten tir z pomocą wyruszył rano z Zamościa. Wzięliśmy tam 3 respiratory, 2 ultrasonografy, mnóstwo potrzebnych na Ukrainie w tej chwili medykamentów, leków. To już pomoc, która napłynęła z całej Europy do magazynu Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie. Jak widzę te zburzone domy, jak widzę tę kobietę ciężarną, którą zamordowali i dziecko, to ja mówię, nie trzeba pomagać. Codziennie stąd wyjeżdżają 2 tiry i 6 busów. W sumie już blisko 100 ton pomocy, ale to ciągle kropla, nie w morzu, a oceanie potrzeb. Wysyłamy nagrzewnice, wysyłamy agregaty prądotwórcze, wysyłamy światła akumulatorowe, tak żeby oni mogli pracować. Wysyłamy też paliwo. Pomoc humanitarną Ukrainie przekazały już 32 państwa. Monika Zalewska, Wydarzenia.